And now, the moment you've all been waiting for. Zapraszamy na MMA Tonight. Witam was serdecznie, nasi drodzy fani Marszałkiewicz się kłania. To jest kolejny odcinek serii MMA Tonight, czyli podcast od InTheCage.pl, a w nim tylko i wyłącznie typowanie gali KSW-42 w łódzkiej Atlas Arenie. A moimi gośćmi będą dzisiaj Martyna Celuch. Witam. I Michał Malinowski. Buenos Aires. Dokładnie, także co? Klasycznie, nie przedłużając, zaczynamy. W tym tygodniu niestety nie będzie dłuższego podcastu podsumowującego inne sprawy bieżące itd. itp. Skupiamy się tylko i wyłącznie na KSW. Na to przyjdzie pora po weekendzie. Postaramy się z wami zrobić oddzielne podsumowanie, oddzielny podcast MMA Tonight, seryjny tak zwany, ale jak się nie uda, to zrobimy jeden wielki zbiorczy 11-godzinny, a tymczasem przechodzimy do karty walk KSW w Łodzi. Nie jestem przekonany, ale dajcie mi sekundę. Nikt nie wypadł z tej karty walk, to prawda? Nikt nie wypadł z tej karty walk, ale nie kracz, bo mamy wtorek i może się jeszcze wszystko zdarzyć. No dobrze, tak byście mieli wytypać. Kogoś to wypadnie z tej karty walk, to kto by to... Nie, żartowałem. Karolina Owczarz, Paulina Raszewska, debiutantki, kategoria do 57 kg. Martyna. Bolesne i wróżenie w ogóle, to jest generalnie bardzo takie wróżenie z fusów, dlatego że mamy do czynienia z dwiema debiutantkami, które tak naprawdę w formule MMA zawodowo jeszcze się nie biły, więc można bajki opowiadać, możemy oceniać tylko na podstawie tego, co widzimy, a widzimy, że Paulina Raszewska ma formę z piekła rodem, plecy lepiej dorąbane niż niejeden mój kolega z siłowni, jest szybka, jest zwinna, ma za sobą dobry background w postaci kilku lat trenowania Muay Thai, trenowania Sandy. Niewiele osób wie o tym, że przecież też tak naprawdę Paulina zaczynała od MMA, a więc no nie jest nowicjuszką także w grze parterowej. Z drugiej strony mamy dziewczynę, która jest zawodową pięściarką, przez jakiś czas miała przerwę od sportu, czynnego uprawiania sportu, natomiast w tym sporcie była, bo była dziennikarką i rozmawiała ze sportowcami. Pozazdrościła, jak sama powiedziała, i zechciała wrócić. Ogromnie podziwiam Karolinę za ten krok. Naprawdę zrobiła na mnie ogromne wrażenie tym, że rzuciła ciepłą posadkę w Polsacie Sport i zdecydowała się zaryzykować. Życzę jej absolutnie powodzenia, natomiast jeżeli miałabym typować tę walkę tylko i wyłącznie przy pomocy umysłu i odłączyć serce, to powiem tak, kibicuję Karolinie i to z całego serca, natomiast moim zdaniem Paulina Raszewska jest w stanie skończyć tę walkę najpóźniej w drugiej rundzie i taki jest mój typ, TKO bądź poddanie w drugiej rundzie. No. Zapewne wielu powie, że jestem seksistą i w ogóle może ma tutaj Martyna też, ale mnie w ogóle to starcie nie jara i według mnie to starcie pani nie powinno znaleźć się na tej karcie, szczerze mówiąc. To jest walka na LFN, a nie na tak świetną galę KSW, więc z całym szacunkiem dla obu pań, ale mnie to w ogóle nie jara, nie kręci mnie ten pojedynek, nie wsiadam do tego pociągu z tym hype trainem na obie, a jeśli mam już typować, to kiedy zawsze kickbokserka spotyka się z bokserką czy z bokserem, no to zazwyczaj górą jest ten, który używa te nogi, który potrafi kopać i myślę, że tutaj będzie podobnie, że tu Paulina Raszewska jest właśnie jest faworytką tego starcia, no poprzez to właśnie przez to, że jej styl jest bardziej przystosowany do MMA, no bo kickboxing jednak jest skuteczniejszy MMA niż sam boks. Zagadką jest parter obu dziewczyn, no bo nie wiem praktycznie o nim nic, obie są znane z umiejętności stójkowych, tam jakąś karierę miały, sukcesy osiągały, a parter no, jest wielką, wielką zagadką. Wydaje mi się w parterze, że tutaj wielu może się zdziwić, że to Karolina Owczarz będzie lepsza w parterze, no bo trenuje z Łukaszem Zaborowskim, trenuje z Dawidem Pepłowskim, trenuje przede wszystkim z Emilem Grzelakiem, który naprawdę posiada doskonały grappling, doskonale umiejętności i zawodnicy Shark Top Team to są naprawdę dobrzy grapplerzy. To nie jest tak, że to są zawodnicy, którzy odklepują, którzy nie mają parteru, bo wiele głosów pojawiło się na temat tego, że jeśli Szymek ostatnio odklepał, jeśli Karolina odklepała Gadelę, no to w Shark Top Team jest słaby parter. Nie, tam jest naprawdę bardzo mocny parter. Ja myślę, że Owczarz czy mógł zaskoczyć Raszewską, to właśnie tym parterem i tam powinna szukać swojego zwycięstwa, bo umiejętności
w parterze są zerowe na jednej, z jednej i drugiej strony, dlatego myślę, że tam powinna być szansa. Owczarz powinna od razu iść po nogi i próbować parteru. Jak będzie, myślę, że jednak będzie strójka. Faworytem jest dla mnie Raszewska. Jak będzie parter, to sam będę chyba zaciekawiony tym wszystkim. Ja ale jednak mój typ leci na Paulinę. Ja jeszcze tylko chciałam się wtrącić jednym zdaniem. Mam nadzieję, że Karolina we właściwym sobie stylu, takim eleganckim i stonowanym, odpowie na wczorajszą wypowiedź Pauliny na temat tego, dlaczego Karoliny zabrakło na media treningu. Jako kobieta chciałabym powiedzieć, że to, co powiedziała Paulina, uważam za po prostu niegodne. I to jest tyle w temacie. A odsyłam was do materiału z media treningu, z wywiadu z Pauliną Roszewską. Mhm. No tak naprawdę sytuacja wygląda w ten sposób, że nie wiemy nic, możemy, wiemy za to, jakie gameplany dziewczyny powinny mieć, jest to dość oczywiste, wiemy, gdzie się przygotowywały, co powinny umieć i tak dalej, dużo wiemy, a tak naprawdę nie wiemy nic, bo szczerze mówiąc, walka debiutantek moim zdaniem będzie przypominała, no niestety, ale to nie będzie walka na poziomie, nie wiem, Kowalkiewicz-Eskibel, a nie już nie idąc w ogóle w inne walki, które były techniczne od początku do końca i było ich mało, gdzie były mierzone ciosy, gdzie była jakby strategia, taktyka. Tak, one mają obrany game plan, natomiast to, czy one go potrafią wdrożyć na etapie debiutu, graniczy prawdopodobnie z wróżeniem z fusów totalnym. I oczywiście, że Karolina powinna pójść po obalenie z racji tego, że nogi Pauliny latają jak przecinaki. Nie bazować na swoim boksie, który w tym momencie tak naprawdę niewiele ma wspólnego i gdy podniesie gardę do gardy bokserskiej, to po prostu jej tułów umrze od front kicków, middle kicków i low kicków jej kolana, nogi, uda, jakkolwiek to zwał. Także wydaje mi się, że jakby tutaj to nie ma o czym mówić. Oby wiedzą, co mają zrobić, znają mocne strony rywalki. Tak naprawdę paradoksalnie Paulina ma większą zagwozdkę, ale dlatego, bo nie wie po prostu w której płaszczyźnie najbardziej Karolina jest najlepsza, którą szlifowała najbardziej. I nie musi wcale tak być, że to, że boks, że była bokserką, pięściarką, to teraz będzie na tym bazowała i tak dalej, i tak dalej. Nie, no, w stójce wiadomo, która dziewczyna jest lepsza. I te kilka miesięcy przygotowań nawet w American Kickboxing Academy nie dałyby tutaj większego rezultatu niż to, czego nauczyła się w Shark Top Team. Z takimi dziewczynami, z takim trenerem i trenerami od wszystkich płaszczyzn, jak miała do dyspozycji. Tutaj się tego nie da nadrobić i nic z tym się nie poradzi. To tak by debiutant chciał obalać Damiana Mieńkowskiego w jego debiucie i próbować go sprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Też inny zawodnik, który nigdy nie liznął zapasów. Zaczął 5 miesięcy na zapasy, nie obali Damiana Mieńkowskiego, który debiutuje. I tak samo jest z Pauliną. Karolina powinna pójść prawdopodobnie po sprowadzenie, chyba że naprawdę czuje się, że ta jej stójka jest lepsza, szybsza, mocniejsza. Mi się wydaje, że gameplay się posypie w ciągu półtorej minuty max, myślę, że nawet może być pół minuty i to idzie po prostu do regularnej wymiany i ta, która będzie miała mocniejszą szczękę, po prostu wygra. Wydaje mi się, że jednak arsenał technik jest po stronie Pauliny. Żadna nie czuje się na tyle mocno, aby sprowadzać i dusić i ta walka rozegra się w stójce, której wygra Paulina Raszewska przez techniczny knockout, bo raczej nie przez czysty knockout i osunięcie przeciwniczki na matę. Warto pamiętać o tym, że przez rok Artur Ostaszewski prowadzi swój Shocker MMA Solutions, do tego teamu należy Karolina Owczarz, nikt tam jeszcze nie przegrał, żaden zawodnik, żadna zawodniczka. Mystic Ostasz, jak go nazwałem, powiedział mi, że powie mi, jak wygra Karolina w dniu walki. Liczę na to i potwierdzę, czy faktycznie miał rację, jeśli Karolina wygra. Mój typ to mimo wszystko Paulina Raszewska, techniczny knockout w drugiej albo najdalej w trzeciej rundzie. Szczerze liczę na ostrą, mocną wymianę przez 15 minut. Krystian Kaszubowski, Christopher Henze. Michał. Ja nie za bardzo cenię sobie niemieckie MMA i nieraz to podkreślałem, także wydaje mi się, że Henze, mimo że nie jest jakimś ogórkiem, bo nie nazwę go tak, jest niepokonany. Ci zawodnicy, których pokonywał, to też są zawodnicy z ujemnymi rekordami, to nie są zawodnicy, którzy, nie wiem, zaczynają dopiero swoje przygody w MMA, no to są tacy typowi zawodnicy, średni zawodnicy niemieckiego rynku, także tam ani szału nie ma, ani też nie jest jakoś tam tragicznie. No ale to nie jest zawodnik, który, nie wiem, który jak KSW ogłosiło go, to ekscytowałem się wielce, że wow, super. On mistrzem kategorii 77 nigdy nie będzie, nie ukrywajmy. Ja na to nie daję mu większych szans,
ale ten pojedynek jest w miarę wyrównany, bo spotyka się naprawdę z młodym polskim zawodnikiem, którego no KSW, no chyba nikt się nie spodziewał, że KSW zakontraktuje Kaszubowskiego. Jako 5-0 ostatnie, bardzo fajne poddanie i wydaje mi się, że to Polak będzie faworytem. No, jest naprawdę w świetnym, świetnym klubie, w Mighty Bulls Gdynia, tam naprawdę ma świetną pakę i wydaje mi się, że umiejętności oraz właśnie przygotowanie fizyczne, jakie reprezentują zawodnicy Mighty Bulls Gdynia, sprawia, że jest według w moich oczach faworytem tego starcia. Wydaje mi się, że przez 15 minut będzie spokojnie mógł kontrolować, obalać i tam szukać swoich szans w parterze. Czy skończy Niemca? Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że nie, ale to jest 15 minut takiej totalnej dominacji i takie spokojne 30-27 dla Kaszubowskiego. Martyna? Dla mnie ta walka jest, no, powoduje pewną zagwózkę w momencie, kiedy zastanawiam się nad typowaniem, natomiast jest tylko chwila wahania. Jednak mimo wszystko stawiałabym na Polaka i to stawiałabym na zwycięstwo przez decyzję. Uważam, że dla obu to będzie pierwszy taki występ na dużej gali, na gali, na której naprawdę wiele się dzieje, światła, muzyka, te wszystkie wejścia, całe to show, które towarzyszy KSW, naprawdę robi wielkie wrażenie i podkreślał to chociażby Roberto Soldic, z którym rozmawiałam po jego pierwszej walce dla KSW w Katowicach, mówił, że tak naprawdę te gale w Niemczech różnią się w dużym stopniu od tego, co zobaczył na KSW i po prostu ta publika i to wszystko, co tam się dzieje, może naprawdę przytłoczyć troszkę i trochę zawrócić w głowie, więc obstawiam, że panowie, będąc pod wrażeniem tego wszystkiego, co się dzieje naokoło, raczej będą starali się spokojnie podchodzić do tej walki, nie będą ryzykować. Wątpię, czy Kaszubowski zdecyduje się na przykład na taką akcję, jak zrobił to z Grzegorzem Saneckim na ostatniej grandzie. I raczej nie spodziewam się jakichś wielkich niespodzianek, jakichś, nie wiem, prób zaskoczeń przeciwnika z jednej czy z drugiej strony. Uważam, że będzie to walka na pełnym dystansie. Uważam, że po prostu Kaszubowski wypunktuje Christophera Hentze i taki jest mój typ. To walka dwóch niepokonanych i to jest zawsze taka wielka zagwozdka. Tak naprawdę Naki budowali te rekordy, ile w tamtych momentach byli warci ci zawodnicy, ile warci są teraz, jak im szło i tak dalej, i tak dalej. No nie ukrywam, nie widziałem walki Christophera Hentze. Wydaje mi się, że jest to taki lekki transfer troszeczkę pod zagraniczne wypady KSW, które gdzieś planuje ekspansję i chcą wyjść, że tak powiem, poza wyspy i znaleźć się również za zachodnią granicą. Krystian Kaszubowski pokazał się tak naprawdę z odkryciem tej gali Granda Pro. No, to była ta gala, na której tak naprawdę miał być. Nie chcę powiedzieć, że Granda Pro buduje, budowała Grzegorza Saneckiego pod to, żeby on był wielką gwiazdą. No pewnie tak było, no, tak jak KSW robiło z Mamedem. No, tylko że finał jest taki historii, że Mamed się nie ma z kim bić i po Tomku Narkunie prawdopodobnie będzie kolejny Mariusz Pudzianowski. Żart, ale doskonale wiemy, że ten żart może się zmienić bardzo szybko w fakt. Niemniej jednak Krystian Kaszubowski nie da, że nie miał tam wygrać, ale no, to nie tak miało wszystko wyglądać, a zdeklasował po prostu miejscowego zawodnika, uciszył publikę, która była bardzo mu nieprzychylna, więc ma na pewno, myślę, że dużo bardziej przytłaczające jest to, jak się oczernia nazwę klubu, któremu się kibicuje, czy który się kocha, walcząc w mieście rywala, niż to, że jest tam 15 tysięcy, ale właśnie wydaje mi się, że to będzie miało kluczowe znaczenie. Myślę, że Krystian jest bardziej na to przygotowany, niemniej jednak jak się wychodzi pod te trzy litery, pod tymi trzema literami KSW, może to kolokwialnie rzecz ujmując spiąć dupę trochę i pytanie brzmi, który sobie lepiej z tym poradzi. Mi się wydaje, że walka będzie na pewnym dystansie, będzie sporo kalkulowania, jednak wiedzą, o co walczą. Doskonale obaj sobie zdają sprawę, że w razie porażki ta szansa, druga szansa nie przyjdzie tak szybko. Panowie walczą w karcie wstępnej przed oficjalnym otwarciem, tym ground openingiem, jak to KSW nazywa. Ciężko powiedzieć. Też kiedyś typowałem Kasię Lubońską w walce z Arian Lipski. Wiemy, jak to dzisiaj wygląda. Niemniej jednak być może nie popełnię teraz tego samego błędu. Stawiam na Krystiana Kaszubowskiego. Myślę, że po prostu skontroluje Christophera Hentze w parterze, w klinczu i będzie dominował i wygra walkę na punkty 30-27.
66 kg, kategoria piórkowa, Filip Wolański, Bartłomiej Kumera, bardzo zbliżone rekordy, bardzo dobrzy zawodnicy. Tak naprawdę w kategorii 66 kg KSW wydaje mi się, że każdy jest w stanie wygrać z każdym. Są minimalnie lepsi, są słabsi zawodnicy, ale nie ma dominatora, ten pas ciągle spada z jakichś bioder. Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało dalej. Ja ci panowie z pewnością są w stanie wejść tam i namieszać. Filip pokazał się tak naprawdę dobrze w obu walkach. Walka przegrana z Marcinem Wrzaskiem nie można je zaliczyć do takich walk, które przynoszą jakby jakiekolwiek, nie wiem, krechę na rekordzie. Herakles za walkę roku powinien być wystarczającą reklamą tego pojedynku. Z drugiej strony Bartek Kopera, który widzę, że w ogóle jakby nie przejmuje się tym, gdzie i dla kogo będzie walczył. Chce wejść, zrobić swoje. Mocno trenuje w bardzo niedocenianym gymie, który jest bardzo dobrze przystosowany pod zawodników MMA. I mi się wydaje, że może dojść do niespodzianką, jakakolwiek walka w 6-6, jakakolwiek walka się może zakończyć niespodzianką. Wydaje mi się, że nie. Ja nie jestem zdziwiony, jakby Bartek Kopera poddał Klebera, a Kleber by znokautował Wolana, a Wolan by znokautował Wrzoska. Tam jest wszystko, mi się wydaje, możliwe. Wiadomo, że jedni są w jednych maszynach lepsi od drugich i tak dalej, ale to jest tak płaska kategoria w moim mniemaniu i tak wybitna, tak dobra, z tak młodymi osobami, tak wielkimi talentami, że zdarzyć może się wszystko, niemniej jednak wydaje mi się, że ten głód i jednak obycie już z klatką KSW i pewnie nawet może częściowo umiejętności, szczególnie w tej jednej płaszczyźnie, są po stronie Wolana i mi się wydaje, że to on będzie zwycięzcą w okrągłej klatce KSW tego wieczoru. Zamykając kartę wstępną, także mój typ to jest Filip Wolański. Jednogłośna decyzja, ale nie zdziwię się, jak będzie split. Tak. Tyle ode mnie. Martyna, jak ty sądzisz, jak skończy się ten pojedynek? No, wydaje mi się, że generalnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś w 100% i wydaje mi się też, że tutaj o tym, kogo warto typować w tej walce, czy kogo można typować z większym przekonaniem, decyduje raczej to nie poziom umiejętności tych zawodników, bo moim zdaniem mamy do czynienia z zawodnikami, którzy są na podobnym poziomie i rozwijają się cały czas i za rok czy za dwa lata będą jeszcze lepsi. Natomiast no, Filip został przetestowany przez Top of the Top. Z kolei co do Bartka Kopery, nie jestem w stanie tego powiedzieć, tego samego, dlatego wydaje mi się, że ten, który został przetestowany przez Marcina Wrzoska, jest faworytem w tym starciu, bo poradził sobie w tej walce naprawdę w sposób imponujący. Ja wiem, że tą walkę przegrał. Sam Filip powiedział w rozmowie też w trakcie konfrontacji, które nagrywaliśmy teraz w niedzielę, że on się nie czuje pokrzywdzony decyzją o tym, w jaki sposób wie, że przegrał po prostu z Marcinem Wrzoskiem. Natomiast gdzieś tam po głowie też chodzi mu myśl o tym, żeby móc się kiedyś zrewanżować i ma nadzieję, że do tego dojdzie, ale nie jest też jakaś tam jego obsesja. Z kolei Bartek Kopera jest zawodnikiem, który wydaje mi się ma bardzo poukładane w głowie, w sensie takim, że bardzo rozsądnie, tak może nie bez emocji, natomiast bardzo tak zdroworozsądkowo podchodzi do tego, co robi. Ten jego transfer, zakończenie współpracy z Fenem, rozpoczęcie współpracy z KSW, to wszystko przyjmuje tak, jak taki naprawdę bardzo, bardzo pewny siebie człowiek, który po prostu wie, co robi i rozumie, patrzy na to jako na swój kolejny etap w karierze, więc myślę, że KSW Bartek się nie zachłyśnie, wie, co go czeka, bo występował na galach Fenu, na których może nie ma aż takiego splendoru, jeśli mogę tak powiedzieć, natomiast no, jest też telewizja Polsat i to wszystko tak naprawdę dzieje się na to samo, co na KSW, tylko jakby troszkę mniejszym pudełeczku, tak? Więc tutaj moim zdaniem lekutkim faworytem tego starcia jest Filip Wolański i jak dla mnie to będzie decyzja, natomiast po bardzo dobrym starciu, które mam nadzieję będzie się toczyło w większości na nogach, a więc stójka, liczę na dobrą bitkę. Michał? No ja mam inne zdanie niż wy, bo moim faworytem jest Bartek Kopera. Wydaje mi się, że tak jak Martyna powiedziała, to jest zawodnik, który doskonale wie, po co tam wchodzi, doskonale wie, w jakim miejscu teraz jest, po co ma tam wejść, co ma zrobić. I to jest zawodnik takiego typu, który naprawdę potrafi się przystosować pod zawodnika. Jego naprawdę to jest zawodnik, który zawsze ma fajne gameplany, który potrafi bardzo mądrze walczyć. Tutaj przywołuje chociażby walkę
z Sebastianem Kotwicą, kiedy on naprawdę kapitalnie poruszał się na nogach i wygrał ten pojedynek właśnie footworkiem. Także wydaje mi się, w tym aspekcie poruszania się na nogach, mimo że Filip jest lepszym Stojkowiczem, no jednak to poruszanie się na nogach Bartek Kopera może mieć lepsze i przez co może być szybszy od Wolana, a to może na pewno mieć zbawienny sposób na ten pojedynek. Partaj wydaje mi się, że lepszy ma Bartek Kopera, ale Wolana jest piekielnie trudno sprowadzić do ziemi. Naprawdę on posiada kapitalne te defensywne zapasy, no i to będzie nie lada problem. Twierdzę jednak, że tym footworkiem, tą szybkością swoją, no i próbami chociaż obaleń, 1, 2, 3 obalenia, jeśli Bartkowi wyjdzie, no to on wygra ten pojedynek i wydaje mi się, że to on jest takim dla mnie nieznacznym faworytem, chociaż naprawdę bardzo wyrównane starcie. O jakimś tam stresie, że to KSW, nie ma mowy w przypadku Bartka. No każdy, kto widział konfrontację przeprowadzoną przez Martynę, no to panowie dokładnie wiedzą, co oni robią, po co tam wychodzą. O żadnym stresie nie ma mowy. Także to nie będzie miało w ogóle żadnego znaczenia. To będą znaczenie miały tylko i wyłącznie umiejętności. Bardziej wszechstronny wydaje mi się, że jest Kopera. Natomiast Wolan ma naprawdę piekielnie mocną tą stójkę i to jest taka wyróżniająca się jego płaszczyzna. Ciężki pojedynek do typowania, niemniej jednak postawię na Bartka Kopera. Marcin Wójcik, Chris Fields. Marcin Wójcik wraca po KSW 39 w Koloseum, Chris Fields po KSW 41 w Dublinie. Doskonale wiemy, jak z kim panowie walczyli. Mają wspólny mianownik Michał Sztanga Fijałka, a w walce z Chrisem Fieldsem po kontuzji kontuzjowany. W walce z Marcinem Wójcikiem nie. Jeden poradził sobie bezbłędnie, drugi tak naprawdę nie wykorzystał nie dyspozycji rywala, o której mimo wszystko, że nie wiedział, to i tak nie był w stanie go skończyć przed czasem. Nie chcę oczywiście tutaj sugerować niczego, ale Michał, jak sądzisz, jak skończy się ta walka? No myślę, że nie popełni tego błędu, jaki popełnił Sztanga, czyli Wójcik nie pójdzie w parter z Filcem, bo mimo tej kontuzji, to o czym mówisz, no to naprawdę bardzo mocnym zawodnikiem parterowo jest Chris Fields i ja to nie lekceważyłbym go i nie poszedłbym w nim na wymianę parterową. Nie chciałbym się z nim kulać, bo jest naprawdę bardzo długi, potrafi sweepować, ma naprawdę kilka fajnych technik, no i w tym parterze jest naprawdę mocnym zawodnikiem i według mnie najrozsądniejszym takim gameplanem, no to jest stójka, bo mimo, że warunki fizyczne są na korzyść Anglika, no to Marcin Wójcik posiada raz, że piekielnie mocny cios, 2, naprawdę bardzo mocną stójkę, no i 3, też bardzo dobrze kondycyjnie przygotowany jest zawsze. Także stójka powinna być kluczem do sukcesu Wójcika, nie bawić się w zapasy, nie bawić się w parter, przy próbach obalenia, odrzut nogami i walka w stójce i tam próbować uwalić Fieldsa. Wydaje mi się, że jeśli będzie stójka, no to taki cios, chociażby taką siłę ciosu, jaką ma Wójcik, pozwoli mu znokautować Fieldsa. Wydaje mi się, że druga runda i Chris Fields pójdzie spać, bo ma czym uderzyć Marcin Wójcik, ma bardzo mocny cios. To też jest zawodnik, tak jak Bartek Kopera, bardzo inteligentny. Mimo tej porażki z Tomkiem Narkunem, wiele osób skreśla go, to jest też zawodnik, który potrafi się dopasować, jest bardzo kompletny i bardzo mądry w klatce. On wie, co ma robić. Także wydaje mi się, że on jest faworytem tego starcia. Ja typuję knockout w drugiej rundzie. Wydaje mi się, że Wójcik spokojnie sobie poradzi z Fieldsem. Martyn, jak myślisz, czy party Chrisa Fieldsa jest dużo słabszy od parteru Tomka Narkuna i na tyle słaby, żeby Marcin Wójcik sobie z nim poradził bez problemu i zakończył walkę na swoją korzyść? Nie wydaje mi się, żeby Marcin miał taki plan, żeby schodzić się do parteru z Chrisem Fieldsem. Natomiast jeżeli z nim zejdzie do tego parteru, no to może mieć problem ze względu na te długie łapska, nogi i tą taką mobilność w parterze, którą Chris Field zaprezentował. Ja wiem, że Michał Fijałka był kontuzjowany, on o tym nie mówił, ale był i wszyscy o tym wiemy, że nie był do końca dysponowany w tej walce, ale widać było, jak różnice zasięgów i to, że Fields jest dużo wyższy też od Michała, po prostu jakie ostatecznie wrażenie po prostu wywarły i jak ta walka po prostu między panami wyglądała w Dublinie. Dla mnie ten pojedynek to jest pojedynek między człowiekiem, który jest bardzo głodny sukcesu, który nie walczył od KSW 39 na Stadionie Narodowym, dla którego walka o pas zakończyła się tak, jak się zakończyła,
w sposób, którego naprawdę nie życzę najgorszemu wrogowi, bo odklepanie w ostatniej sekundzie rundy to po prostu jest jakiś dramat i myślę, że Marcin będzie chciał bardzo, bardzo mocno zaznaczyć i zacząć odbudowywać swoją pozycję w dywizji półciężkiej KSW i po prostu tam pójdą w ruch cepy, nogi i tam po prostu będzie się działo i Fields będzie miał strasznie dużo roboty, żeby się przed tym wszystkim bronić. Natomiast dla mnie ta walka nie powinna trwać dłużej niż do połowy drugiej rundy. Moim zdaniem Marcin Wójcik pokona Chrisa Fieldsa przez jakieś ładne TKO właśnie w drugiej, najpóźniej w trzeciej rundzie. Tak więc nie The Housewife's Choice jest moim choice'em tutaj, tylko Marcin Wójcik. No, jeżeli Chris Fields będzie chciał sprowadzić walkę do parteru, to może tego próbować dopiero na podmęczonym Marcinie Wójciku. Marcin Wójcik jest na tyle silny, że nie pozwoli na to w pierwszych minutach walki, ani w pierwszych minutach w całej pierwszej rundzie, ani w pierwszych minutach drugiej rundy. Jeżeli będzie się musiał ciskać, męczyć z Fieldsem, który nie będzie chciał się skończyć i będzie wybraniał, nie wiem, będzie obracał Marcina jakimś cudem pod siatką, albo po prostu będzie go starał się jakoś wymęczyć, albo po prostu nie będzie dawał się skończyć, co wypompuje Marcina w jakiś sposób, to być może szansa w trzeciej rundzie na obalenie przyjdzie. A Marcin Wójcik na pewno to nie jest tak, że on w tym parterze czuje się źle, zupełnie nie. Być może nie będzie to dobrym pomysłem pójście w parter, ale go nie będzie unikał, jeżeli do niego dojdzie. Pamiętajmy o tym, że Marcin będzie dużo silniejszy od Chrisa Fieldsa, a nie jest tak, że Marcin nie ma kondycji na trzy rundy, bo ma. I tyle. Wydaje mi się, że Chris Fields będzie dużo łatwiejszym celem niż Tomek Narkun. Myślę, że to nawet w ogóle nie będzie najtrudniejsza walka w KSW dla Marcina Wójcika i wygra ją przez techniczny knockout najdalej w trzeciej rundzie. Łukasz Juras Jurkowski, Martin Zawada, cofamy się o prawie 12 lat. Wtedy ta walka zakończyła się przez zwycięstwo przez decyzję Martina Zawady po dwóch rundach. Martyna, czy King Kong powtórzy to, co zrobił poprzednio Jurasowi i zwycięży na punkty? No kochani, ja uważam, że ja powinna mieć bana, jak wiadomo kto od wiadomo kogo, na typowania z udziałem, na walki z udziałem Jurasa, dlatego że jestem totalnie nieobiektywna i nasi słuchacze mogą mi to po prostu od razu zarzucić, bo doskonale wiedzą jak jest. Ja to chyba nawet mam obrandowane prywatne social media grafiką promującą tą walkę, więc ja jestem team Juras, żeby nie wiem co się działo, waliło i paliło. Tak, uważam, że Łukasz jest w lepszej formie nawet niż był przed walką z Sokodżu, że z Martinem Zawadą naprawdę dadzą dobrą walkę, fajną, oldschoolową bitkę na pięści, po prostu gdzie tam krew się będzie lała i po prostu po trzech rundach naprawdę porządnej naparzanki ręka Jurasa pójdzie w górę. Przy całej mojej sympatii do Martina Zawady, który po prostu ujął mnie przeokrutnie, jest przemiłym człowiekiem, miałam z nim okazję porozmawiać tuż po ogłoszeniu tej walki, no to jednak ja jestem team Juras i po prostu cudem nie mam jeszcze sobie nigdzie chyba jakiegoś takiego, nie wiem, pseudonimu wytatuowanego, więc no tak, tak, ale wszystko przed nami. Maciej, no, ja ci dam ładne wszystko. Jest moja Juras. Fajnie prowadzący, coś pan tam mruczy pod nosem i tu jest... Nic, bo tu mi się coś telefonują. Michał, jak myślisz, jak ta walka się skończy i czego od niej oczekujesz? Skończy się przez to, że sędzia uniesie którąś z rąk. O, ja się na to zastanawiałem, ale odważny wybór, odważne typy uzasadnień. No, w MMA jest tak, że sędzia zazwyczaj jest w klatce i on na końcu podnosi którąś z rąk. I myślę, że nie będzie inaczej w tym przypadku. Czasami sędzia jest, a jest tak, jakby go nie było. No, dobry sędzia jest, to jest niewidoczny sędzia. To jest takie znane powiedzenie. No, taka jest prawda. Kim jest Mario Yamasaki w takim razie? Duch sędzia. No to on właśnie nie, on jest celebrytą, bo oni wszyscy mówią, no wiesz, właśnie niecelne. Nie, a tak poważnie... To i która runda, no. To jest poważny portal, to jest poważna audycja. Nie gadamy o takich chcesz... atletach jak UFC, tylko o poważnych federacjach jak KSW. Tak, ja nie po to na kolanach jestem, żeby wiesz, gadać o UFC, nie? No więc właśnie. No, a poważnie, na pewno Jurek jest lepszym zawodnikiem niż 12 lat temu w pierwszej walce. To daje sobie rękę uciąć. Jakie to starcie będzie? No, obaj panowie chcą naprawdę pokazać kawał takiego oldschoolowego MMA. Kurde, ja takie chcę MMA, naprawdę, bo ja jestem wychowany właśnie na takim MMA, na Pride'zie, na tych
pierwsze, bo ja pamiętam no, tak ledwo, ale te pierwsze walki Rasa, Antka Chmielewskiego, naprawdę to było świetne, no, bo tam wchodzili ludzie bez kalkulacji, jeden miał strójkę, drugi miał parter i się po prostu prali, nie patrzyli na nic, tylko się prali. To było naprawdę piękno tego sportu. Teraz wiadomo, są większe pieniądze to kalkulacja, no po prostu rozwój sportu. No ale dobra, mniejsza o tym. Chcę, żeby panowie weszli i tak ich zapowiadają. Bitka w stójce, bo obaj są strajkerami, żeby się prali, żeby nie było decyzji, żeby któryś po prostu upadł, żeby było mnóstwo krwi i naprawdę nie zależy mi, który wygra. Czy wygra to Juras, czy wygra to Zawada. Obaj są naprawdę bardzo fajnymi zawodnikami, sympatycznymi, także fajna atmosfera jest przed walką, bo nie ma jakiegoś głupiego trash talku, tylko jest naprawdę szacunek do rywala. O to chyba też chodzi, bo to jest w tych czasach od grozą niespotykane. Faworytem wydaje mi się, że jest chyba Juras. Mimo tego, że on dopiero teraz wrócił po tych 6 latach, wygrał z Sokodżu. Zawada jest lepszym zawodnikiem od Sokodżu według mnie, to nie mam w ogóle dyskusji na ten temat. Ale ten zasięg Jurasa, ten tutaj praca z Robertem Złotkowskim, który naprawdę jest świetnym strategiem strykowym, naprawdę. I wydaje mi się, że dystansowanie, lewy prosty i low kicki, no, pozwoli Jurasowi wygrać ten pojedynek. Wydaje mi się, że tak to będzie. Chociaż nie chciałbym, bo jeśli będzie na lewy prosty i low kick, no to jest taka trochę na decyzję, a ja chcę naprawdę, chcę krwi, chcę bólu, chcę nokautu. Faworytem jest Juras, no ma argumenty, żeby skończyć Zawadę, tak samo jak Zawada ma argumenty, żeby skończyć Jurasa, także niezwykle ciężki pojedynek do typowania. No stawiam na Łukasza, ale nie zdziwi mnie, jak Zawada w drugiej minucie uwali Jurasa. A, no tak naprawdę ta walka to będzie taki pierwszy prawdziwy show fight do tej walki, która była nim okrzyknięta, nie dojdzie, przynajmniej w najbliższej przyszłości. To jest taka walka, w której nie ma sensu takiej walki typowej, z bardzo proste przyczyny. Ona nie jest drabinkowa, to jest raz, nie jest opas, to jest dwa, trzy, jest, jeżeli będzie tak, jak panowie obiecują, to nie da się tej walki wytypować, bo panowie ustalili, że kto pierwszy sprowadzi to wagina, a w związku z tym po prostu któryś chce wleci i zakończy to walkę. To co? Jak będzie podcast na YouTubie, to sobie przewiniesz do tej minuty i sobie odsłuchasz, jak nie usłyszałeś. Ale ja nie nabijam wyświetleń nam, ja jestem prawie nieczynna. To ja wiem, ja zawsze wiem, że to ty zostawiasz te łapki w dół u nas na, pod podcastami, dlatego. Martin Zawada jest faworytem, gdyż Łukasz Juras Jurkowski nie trenował, to Martin Zawada stoczył chyba 6-7 walk, tak mi się wydaje, coś koło tego, z różnym skutkiem, natomiast cały czas był w treningu, ma naprawdę teraz bardzo mocny team, ja wiem, że pewnie nie tak mocno jak Łukasz Juras Jurkowski, ale nadal. Waga będzie po stronie Jurasa z racji tego, że Martin już 2 tygodnie temu miał wagę zrobioną na 93,2 i to może być przewaga Łukasza, niemniej tak siła ciosu myślę będzie i tak zrównoważona. Faworytem Martin Zawada, myślę, że Martin Zawada to wygra, ale myślę też, że wynik tej walki nie będzie dla nikogo istotny, ważne będzie to, że ludzie tą walkę po prostu zapamiętają, bo jeżeli walki Jurasa mają być niezapamiętywane po jego powrocie, to po prostu nie ma sensu dawać takich walk jak Sokodży. Ja wiem, że do taga trzeba dwojga, natomiast jednak... Ja ci tylko przerwę, ja żałuję tego. Juras na pewno była ta walka, byłaby zapamiętana, jakby wychodził przy śnie o Warszawie w Łodzi. To na pewno byłoby zapamiętane. No jest taki pomysł, żeby, znaczy Łukasz się tego nie boi, mówi to w wywiadzie ze mną, że się nie boi jakby takiej piosenki, ale raczej nie będzie po prostu na siłę prowokował jakichś sytuacji, także oczywiście jest ambasadorem po prostu kibiców, czy boli, jak to woli, niemniej jednak ma wychodzi do walki, którą już dla niego została nagrana dawno temu i do której wychodził do poprzednich walk, także to nie ma o czym mówić, ale wiem oczywiście do czego pijesz. Pytanie brzmi, jak bardzo kibice po prostu łódzcy się interesują MMA. Nie wiemy tego, czy się dowiemy. Mam nadzieję, że nie dadzą sobie znać w ten zły sposób. Arian Lipski, Sylwiana Gomez Juarez. O rywalce niestety z Argentyny nie wiemy za wiele. Znaczy wiemy, że jest z Argentyny i wiemy, że ma rekord 6-1. Wiemy, że nadawałaby się do tej sesji zdjęciowej, która została niedawno opublikowana i żałujemy, że się w niej nie znalazła. Tyle wiemy. Wiemy, że ma połowę mniejsze doświadczenie od Arian Lipski. Ja nie będę się specjalnie tutaj teraz oddawał głosu, tylko szybko wytypuję tę walkę. Według mnie Arian Lipski to jest jedna zawodniczek, która powinna być już dawno w UFC.
Czy wszystko na to wskazuje, że powinna być, może nie już dawno, ale tak naprawdę już dziś wiemy, że powinna być. Że tam czekają na nią wyzwania, tutaj ich braki i to jest wielki problem. Odkąd UFC stworzyło kategorię do 57 kg, kierunek zawodniczy w kategorii do 57 kg jest bardzo prosty. Nikt na UFC albo bezpośrednio UFC, tam jest jej przyszłość, nie da rady KSW, aby się dwoiło i troiło w żaden sposób, żaden po prostu kusić tych zawodniczek, będą chciały się po prostu na KSW wybić i trafić do UFC. Nie ma w tym nic złego, rynek jest taki, jaki jest i tak to wygląda, dlatego takie zawodniczki jak Raszewska czy Owczarz, to są cele dla KSW do budowania, te panie, przed którymi jeszcze wiele walk, nim Dana White pozna ich nazwiska, się nimi zainteresuje, godziny z matchmakerów, tyle. Lipski, poddanie, pierwsza runda. Michał? No ja myślę też, że córka Ferdynanda Lipskiego, znanego filantropa, będzie gulą, bo Selena Gomez, no to jest gwiazda, to jest celebryta raczej. Także, zero szans. Skąd ty znasz dziewczynę Justina Biebera? A ty nie wiedziałeś, że to jest dziewczyna Justina Biebera. A skąd ty znasz, że wiesz, że to jest dziewczyna Dobra, Justina Biebera? Dobra, typujemy galę, no możesz się zająć typowaniem gali, a tam... No to mi przerywasz, wchodzisz mi w słowo, to niekulturalne, ale ty z Warszawy to rozumiem. Arian Lipski jest faworytką, no nie oszukujmy się, no to jest ten sam słoik, z którego wyszła ta Mariana Moraes, tak? Dobrze mówię? Ciemnoskóra zawodniczka, która walczyła na Colosseum z Arian. No to Dublinie, tak, to jest ten sam typ zawodnik. No, czy tam w Dublinie, tak, dokładnie. Także no, nie będzie to jakieś wielkie wyzwanie dla Arian. No, Arian ogólnie, powiedzmy wprost, no będzie ciężko znaleźć jakąś rywalkę na poziomie, bo te rywalki mocne są albo w UFC już, albo w Invicta, ale z Invicta też ciężko będzie kogoś wyjąć, no bo wiadomo, Invicta ma jakiś tam niepisany taki deal z UFC, więc cholernie ciężko będzie. Wydaje mi się, że KSW powinno tutaj iść na jakiś deal z LFN-em i zawodniczki z LFN-u właśnie, które tam już zbudują sobie jakiś tam mocny rekord, bo LFN ściąga naprawdę też mega mocne zawodniczki z zagranicy. Wydaje mi się, że nawet lepsze niż zawodniczki, które ostatnio miała Arian Lipski. I iść tym torem, jakąś współpracę dogadać i zawodniczki, które będą w LFN-ie błyszczeć, powinny walczyć z Arian Lipski, bo ja nie widzę na horyzoncie właśnie zawodniczek, które mogłyby w jakiś sposób zagrozić Arian Lipski. Tak jak mówiłeś, no jej miejsce jest w UFC, ja się z tym zgadzam, no ale wiadomo, że póki ona ma kontakt z KSW, KSW jej tak łatwo nie wypuści. I ja sobie zdaję z tego sprawę, no trafili naprawdę bardzo mocną zawodniczkę i sportowo, i też marketingowo. No i ciężko będzie znaleźć jej rywalkę. Wiem, że ta walka, no to Arian będzie miała zagwozdkę, czy skończyć to w stójce, czy w parterze po prostu. I to jest taka walka samej ze sobą, bo nie będzie wiedziała, czy skończyć walkę w stójce, czy w parterze. I tyle mam do powiedzenia na temat tego pojedynku. Martyna, dodasz coś? Szybka informacja tylko taka, żeby naprawdę nie spisywać na straty dziewczyn, które są sprowadzane przez organizację tutaj do Polski, bo już nie raz i nie dwa się na tym przejechaliśmy i zresztą sam o tym, Mariusz, mówiłeś. Miała być miazga z Arian Lipski, a nie było, było odwrotnie, bo pokonała Kasię Lubońską. Jeśli chodzi o tą Argentynkę, to jest dziewczyna, która jest pięściarką, jest kickbokserką, pięściarką całkiem dobrą, zawodową, zdaje się, że chyba nawet niepokonaną, więc no, liczę na naprawdę dobre wymiany pomiędzy paniami i jakichś większych problemów i bez większego kombinowania po prostu powinna podejść do tego, do tej walki zdroworozsądkowo, sprowadzić i poddać i moim zdaniem stanie się to najpóźniej w drugiej rundzie. Mhm. Dobrze, Mateusz Gamrot, Grzegorz Szuli Szulakowski, w końcu słynny Szuli Wariato, jak na siebie powiedział, jak się określił w trailerze KSW, będzie miał szansę zdobyć pas KSW. Krótko, moim zdaniem to się może udać, naprawdę, wiem, że to brzmi dość, no to nie jest popularna teza i popularny typ, być może będę w tym wszystkim odosobniony, ale coś mi mówi, że Grzesiu jest na, po prostu na fali wznoszącej. Potem KSW 41 jest rozpędzony naprawdę dużo szybciej niż się Mateuszowi wydaje. Wydaje mi się, że Mateusz go trochę zakceważy. Wydaje mi się, że brak Marcina Milmana i Borysa Malikowskiego w narożniku da o sobie znać. Myślę, że przygotowania spędzone w ATK po raz pierwszy na pewno zaprocentują, ale to jest za krótki czas, żeby to coś zmieniło. Niemniej ten reżim treningowy na pewno zadziałał na plus. Coś mi się wydaje jednak, że ten narożnik zrobi lepszą robotę,
siłowo wcale Mateusz nie będzie musiał tutaj przeważać. Zapasy ma z pewnością lepsze. Czy lepszy ma parter? Dowiemy się. Wydaje mi się, że Grzegorz Szulakowski skończy tę walkę przed czasem w drugiej, trzeciej rundzie. Jeżeli walka dojdzie do rund mistrzowskich, myślę, że jednak rósł będzie w tym wtedy Mateusz Gamrot. Niemniej jednak stawiam na Grzegorza Szulakowskiego przez poddanie w trzeciej rundzie. A co, Michał? No ja, wiesz co, nie będę taki jak ty, co do, takim optymistą co do Grzesia. Ja bardzo lubię Grzegorza Szlakowskiego. Zresztą kto nie lubi Szuliego? No taka jest prawda. To jest naprawdę bardzo lubiany zawodnik przez taki właśnie ma podejście. Ale jednak postawię na Gamera. Mówisz o zlekceważeniu. Gdyby Gamer lekceważył Szuliego, no to by nie wyjechał właśnie na te treningi do Stanów. Mówisz, że za krótko. No, jest, nie jest krótki okres, no bo to jest jednak ponad miesiąc praktycznie, to praktycznie cały kamp spędzony w Stanach. No i Gamer wydaje mi się, że jest faworytem tego starcia. On naprawdę jest potworem, jeśli chodzi o te zapasy. W parterze także radzi sobie bardzo dobrze. No Szuli ma ten atut, że po nim nie wiadomo czego się spodziewać. Naprawdę on potrafi się dostosować do rywala, zaskoczyć czymś i w każdej walce z czymś zaskakuje. Tutaj może być podobnie i ja myślę, że to jest z ostatnich rywali Gamera, no to jest jedna z najtrudniejszych. Wydaje mi się, że to jest nawet trudniejszy rywal od Normana Parka. I tak, to jest na pewno rywal trudniejszy od Normana Parka. Stawiam na Gamera, bo ten kamp w Stanach to naprawdę robi robotę. On przed tym kampem już posiadał świetne zapasy, świetny parter. Wydaje mi się, że w Stanach te umiejętności jeszcze jakieś tam nabył. Masa w sprawie partnerów i te Stany wyjdą mu na dobre. I zobaczymy lepszą wersję Gamera. O lekceważeniu nie ma mowy. Myślę, że lekceważenia nie będzie. Ale to będzie naprawdę ciekawa walka, bo po Szulimie można się niczego spodziewać. Może zrobić wszystko. Natomiast Gamer, wydaje mi się, że będzie taka nowa wersja Gamer 2.0. I ja jestem bardzo ciekawy tej wersji, bo albo może być potworem, którego nie zagrozi mu praktycznie nikt i Szuli nie będzie miał nic do powiedzenia. No albo tak jak mówisz, będzie to niespodzianka i możemy zobaczyć praktycznie sensację. Marta, jaki jest twój typ na tę walkę? Mój typ jest dokładnie jotka w jotkę, taki jak twój. Chyba mnie podsłuchiwałeś bądź czytałeś moje typowanie na grupie MMA Polska i Świat, bo dokładnie tak wytypowałam walkę. Grzegorz Szulakowski pokonuje Mateusza Gamrota w trzeciej rundzie przez poddanie. A dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, że po pierwsze prostując pewne informacje, które tu padły. Mateusz Gamrot spędził 2 miesiące w ATT. Sparował tam z zawodnikami UFC. W wywiadzie, który możecie znaleźć na naszym kanale, powiedział, że czuje się świetnie i zyskał ogromną pewność siebie. Dzięki temu, że sparował z zawodnikami, z którymi radził sobie czasem lepiej, czasem gorzej, czasem bardzo dobrze. I ja powiem tak. Po przegranej Joasi Jędrzejczyk z Rose Namajunas pojawiło się mnóstwo informacji czy tekstów w internecie na temat tego, że pycha kroczy przed upadkiem. Ja rozumiem, że Gamer ma wszelkie papiery do tego, żeby czuć się mistrzem, bo tym mistrzem jest, że jest niesamowitym zapasiorem, że ma świetną po prostu grę chwytaną, że w parterze po prostu radzi sobie, jest kocurem i w ostatnim starciu z Parkiem udowodnił, że potrafi też sobie doskonale radzić na nogach i te jego uderzenia, ta jego szybkość były naprawdę imponujące. Ale ja chciałabym zwrócić uwagę tylko na jedną podstawową rzecz. Grzegorz Szuli-Szulakowski to jest człowiek niespodzianka. On powinien chodzić w tych takich gaciach, jak miał ten człowiek zagadka w Batmanie i nawet fryzura by się zgadzała, bo też kolorki i tak dalej Grzesiu lubi, bo to jest człowiek, który potrafi wejść do klatki i w 3 sekundy zmienić strategię układaną wcześniej przez swoich trenerów i być mądrym po prostu, reagować na to, co widzi. Może inaczej, też Grzegorz bardzo się słucha swojego narożnika. Duet Derlacz-Bońkowski po prostu robią cuda i potrafią sterować swoimi zawodnikami. Grzegorz doskonale słucha swojego narożnika. Natomiast wiecie, co on zrobił w walce z Kamilem? Ja nie wiem, czy wam to nie umknęło przypadkiem, bo on to powiedział w wywiadzie już teraz ostatnim po ogłoszeniu jego walki o pas. Grzesiu powiedział tak, bo ja go zapytałam, czy był jakiś plan B? Czy było ustalone od początku, że idziesz rwać nogę Kamilowi? On powiedział nie.
ja miałem walczyć z nim w stójce. I ja chciałem po prostu, żeby ten pojedynek odbył się w stójce. Chciałem, jeżeli już, to jakieś TKO zrobić albo coś, żeby to wszystko wyszło z ciosów, z kopnięć. Ale Kamil popełnił błąd i Grzegorz po prostu się dostosował. Kamil popełnił błąd, Grzegorz no, urwał mu nogę, no, no i koniec po prostu. Więc ja uważam, że Mateusz Gamrot będzie musiał mieć oczy dookoła głowy, bo Grześ będzie wokół niego tańczył przez 5 rund. Inaczej, może być tak, że te 5 rund będzie ogromnym wyzwaniem kondycyjnym dla Grzegorza, ale Grzegorz robi w takich warunkach, w jakich, nie wiem, czy Mateusz Gamrot miał kiedykolwiek okazję trenować. Arachion w Olsztynie to nie jest salka katechetyczna, tam nie ma uroczej podłogi, wygodnych ławeczek i krzyżyka na ścianie. No nie. Tam jest chłodno, tam są warunki po prostu wręcz no, spartańskie. Ja rozumiem, że oczywiście sala treningowa jest dostosowana do zawodników i można tam spokojnie trenować, ale tam się naprawdę tworzą charaktery, tam powstają po prostu tuzy. A Mateusz Gamrot przez 2 miesiące ćwiczył sobie w ciepłym ATT z zawodnikami, którzy budowali jego pewność siebie. No więc zobaczymy, jak ta jego pewność siebie będzie wyglądała po tej walce. Ja po wczorajszym mediatreningu, po wywiadach, których udzielili panowie, jestem jeszcze bardziej ręcyma i nogyma za Grzegorzem Szulakowskim. I uważam, że ma wszelkie papiery na to, żeby pokonać Mateusza Gamrota. Uważam, że jeżeli nie teraz, to już nie wiem kiedy i nie wiem kto. Ale nie wyobrażam sobie, nie przychodzi mi do głowy żaden zawodnik, który jest w zasięgu KSW, którego mogliby sprowadzić teraz w tej chwili Mateuszowi, z którym, który mógłby z Mateuszem wygrać. Jeżeli nie Grzegorz Szulakowski, to nie wiem. Mm-hmm. Michał Materla, Scott Aszka. Michał. No to nie będzie łatwe starcie dla Materli, według mnie. On zawsze ma problem z takimi wysokimi uderzaczami, którzy naprawdę posiadają mocną stójkę. I jeśli będzie po raz kolejny przyjmował ciosy głową, twarzą, no to może być dużo krwi i po raz kolejny możemy zobaczyć epicką walkę. I ja na taki scenariusz stawiam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że Materla jednak wygra, że te jego zapasy, które naprawdę są bardzo mocne, siła fizyczna przede wszystkim i kontrola w parterze weźmie górę i pomimo początkowych problemów w stójce, jaki będzie miał z Ashkamem, no zacznie wywracać i używać tych swoich mega mocnego ground and pound kontroli w parterze i będzie z każdej płaszczyzny bił Ashkama, no i wygra przy tym pojedynek przez decyzję. Ja nie myślę, że ani jeden, ani drugi nie skończy drugiego. Stawiam tutaj na decyzję, stawiam, że jak to w przypadku Michała Materli będzie trochę krwi, zobaczymy naprawdę bardzo fajną walkę, zobaczymy masę emocji, ale nie będzie to pojedynek tak epicki, tak wyrównany. Wydaje mi się, że będzie decyzja, że będą 2 rundy na korzyść Materli. Po pierwszej rundzie wyczuje trochę Ashkama, który będzie miał przewagę. W tej pierwszej rundzie będzie próbował dystansować. No i druga, trzecia runda, no to będzie już dominacja Michała. Myślę, że te zapaśnicze zapędy, które on ma, siła fizyczna, pójdzie jak tur, po prostu wjedzie w Ashkama. No i druga, trzecia runda będzie na jego korzyść i stawiam na decyzję Michała Materla. Martyna, jak ty myślisz, czy to będzie faktycznie taki epicki bój, jak zapowiada Michał Malinowski? Wiesz co, nie ma nieepickich bojów z udziałem Michała Materli, więc podejrzewam, że tak może właśnie być. Natomiast ja uważam podobnie jak Michał, podobnie do Michała, że jeżeli Michał Materla nie dostanie czystego ciosu na szczękę, to z każdą minutą pojedynku jego szanse na wygranie z Ashkamem będą większe. Ashkam potrafi przywalić, więc Michał musi naprawdę na to uważać, ale im dalej, tym bardziej na korzyść Michała, moim zdaniem. Michał jest kocurem w parterze, natomiast w ostatnim czasie, w ostatnich pojedynkach udowodnił, że potrafi naprawdę szybko i skutecznie nokautować. I myślę, że będzie do tego też właśnie dążył w tej walce. Będzie chciał też się pokazać z dobrej strony. No i sądzę, że tutaj nie bez znaczenia też pozostaje to, o czym spekuluje wiele osób, że ta walka ma wyłonić pretendenta do walki o pas z Mamedem. Więc tak, mój typ generalnie jest taki. Michał Materla, TKO najpóźniej w trzeciej rundzie. Sześć walk, które na UFC toczył Scott Ashkam, wygrał jedynie dwie. Dwie walki z Chrisem Dempseyem i Antonio dos Santosem. Następnie po tym, jak został zwolniony z organizacji UFC, wygrał z Luke'em Barnattem. W ostatnich 5 walkach wygrał właśnie jedynie dwie walki. Chris Dempsey, Luke Barnatt. To są zawodnicy w ogóle nie na poziomie Michała Materli.
Ja bym się zastanawiał, czy Bradley Scott i Jack Herman są to są zawodnicy, którzy by się mocno postawili Michałowi. Z pewnością nie byliby tak łatwym celem jak Paulo Diago czy Luis Bezerra. Niemniej jednak uważam, że Michał w tej walce jest faworytem, ale sytuacja jest o tyle, no może kuriozalne to złe słowo. Doskonale wiemy, na co musi Michał uważać. No walka z Kendallem Groves już była na włosku. Werdykt był na włosku, doszło do dogrywki, Michał wygrał. Natomiast nie leżą mu zawodnicy, którzy są strajkerami. I to jeszcze z takimi zasięgami. Padał z rąk Jaya Silvy, padał z rąk Mameda Khalidowa. Skotaszkom nigdy nie przegrał przed czasem. Wszystkie swoje pojedynki przegrywał przez decyzję, z czego z ostatniej decyzji nawet przez split decision. Także niejednogłośnie młody zawodnik, rozwijający się bardzo szybko, bardzo w dobrym tempie. Olbrzymie zagrożenie dla Michała, być może najtrudniejszy rywal, licząc Mameda, z jakim Michałowi się przyjdzie mierzyć na danym etapie kariery, ale wydaje mi się coś jednak, że Michał da radę. Jego, to, co się nauczył przed walką z Mamedem, to procentował w kolejnych walkach. I mi się wydaje, że dynamit jeszcze na dobre nie wystrzelił i na razie po prostu on przejeżdża się po rywalach pokroju, między innymi Ruzima Lapajaresza. Wydaje mi się, że Michał wypunktuje Scotta Ashkama na pełnym dystansie. Champion versus champion. Mamed Khalidow, Tomasz Narkun, Michał. No, tak jak w typowaniu, które nagrywaliśmy po ogłoszeniu tej walki, typowałem jako zwycięzcę Tomka Narkuna. No, od tego czasu zmieniło się jedno. Uważam, że szansa Mameda jest taka, że stójka. No, jeśli będzie w stanie obskakiwać, kolokwialnie mówiąc, obskakiwać w stójce żyrafę, no to może wygrać ten pojedynek. Tak jak w tych dwóch rundach z Borysem, czyli tutaj 2-3 ciosy ucieczka, 2-3 ciosy ucieczka i taka taktyka może przynieść sukces Mamedowi. No Mamed raz już nokautował Tomka na Facebooku dzisiaj, kiedy zrepostował go, także 1-0 dla Mameda przed walką. Zobaczymy, jak będzie w walce. Natomiast no jednak faworytem wydaje mi się Tomek. Wydaje mi się, że możemy zobaczyć nie lada, no dla nas to jest czy niespodzianka, trudno powiedzieć, dla fanów KSW to będzie sensacja, gdyby Mamed przegrał. Ja typuję zwycięstwo Tomka, no warunków fizycznych Mamed nie przeskoczy, no, on też nie jest najmłodszy, wydaje mi się, że przewaga siłowa w parterze, jeśli będzie już parter, to mimo, że Mamed jest wirtuozem po prostu, Tomek także, no, kiedy jest wirtuozem, decyduje przygotowanie fizyczne. Jednak siła fizyczna jest po stronie Tomka, no. Mamed, mimo że będzie w tej samej wadze, no to nie jest jego waga. Na walce podejrzewam, że Tomek będzie około 10 kg cięższy od Mameda i to weźmie górę, że te warunki fizyczne i ta siła fizyczna będą po stronie Berserkers Team. To jest według mnie faworyt. Czy będzie decyzja? Trudno powiedzieć. No, wydaje mi się, że tak, że będzie decyzja, bo jeśli któryś któregoś ma skończyć, no to wydaje mi się, że Mamed Tomka, a nie Tomek Mameda. Stawiam na decyzję Tomek Narkun. Wydaje mi się, że spora część pojedynku będzie toczyła się jednak w parterze i tego sobie życzę, jak i wszystkim, bo dwóch zawodników, którzy naprawdę posiadają fenomenalne umiejętności w parterze. Stójka to będzie ucieczka. Wiadomo, że to będzie ucieczka jednego przed drugim, a w parterze nie będzie ucieczki. Jeden drugiego będzie chciał po prostu poddać. Życzę sobie tego, jak i wszystkim, żeby był parter. Ja stawiam na Tomka Narkuna przez decyzję. Martyna, czy ty podzielasz zdanie Michała do tego, że to będzie walka parterowa? A, ja mam to w nosie. Dla mnie to będzie remis. Czy oni się będą bili w stójce, czy oni się będą bili na macie, czy to będzie kulanka, czy to będzie naparzanka. Mam to gdzieś. Naprawdę. To jest walka, której po prostu wytypować się nie da. I można robić różne cuda wyliczenia, że ten ma rękę dłuższą, tamten nogę, a ten potrafi coś w stójce bardziej, a tamten jest lepszym kocurem w parterze. Mam to naprawdę w nosie. To jest walka dwóch mistrzów. Trzeba pamiętać po prostu o tym, że Mamed Khalidow nie jest 8-4 tylko i wyłącznie, tak? On ma przecież też pas w kategorii półciężkiej, więc on w tej walce, w tej wadze chodził, walczył w tej wadze, tak? Z jakiegoś powodu zszedł do 84, no ale umówmy się,
mamy z jednej strony prawdziwego czarodzieja, którym jest Mehmet Khalilow, który potrafi naprawdę w klatce stworzyć coś z niczego, więc no, jest niesamowity. Z drugiej strony mamy Tomka Narkuna, który przez bardzo wielu obserwatorów MMA był niedoceniany do tej pory i tak naprawdę podejrzewam, że wielu oczy na Tomka otworzyły się na KSW 39 w momencie, kiedy poddawał Marcina Wójcika, bo o, naprawdę... No to, co on zrobił, to w jaki sposób się zaprezentował na KSW 39, to jest majstersztyk. Jest Tomek z tą swoją chaotyczną stójką, o której mówi Mamet, że trzeba się tego bać, bo cholera wie, co on zrobi, tak? Więc mamy wściekłą żyrafę z jednej strony, a z drugiej strony magika. Co wyjdzie z takiego combo, wściekła żyrafa na magika? No, nie jestem w stanie wam powiedzieć, więc ja się upieram przy remisie. I taki wynik by mi się podobał. Dziękuję. O, no nie ukrywam, że to byłoby ciekawe rozwiązanie, z pewnością może byłoby ciekawym początkiem, preludium do rewanżu, niemniej jednak uważam, że zwycięzca walki Jaszka Materla, nie, a już tym bardziej jak będzie nim Michał, nie zgodzi się na rewanż natychmiastowy i będzie on chciał swój rewanż ewentualnie w tym wypadku odbyć, bez względu pewnie też na wynik walki z Tomkiem Narkunem. To nie da się, znaczy na tym poziomie ciężko wytypować, tak jak jakby już gdzieś wspominałem, obaj panowie, znaczy walki można na podstawie poprzednich rywali, na podstawie tego, jak był stosunek decyzji, jaki był stosunek nokautów, poddań i tak dalej. Można to robić, tylko że tutaj mamy taki problem, że to są dwie kategorie wagowe, dwie różne kategorie wagowe. Nie da się porównać, czy nie wiem, Rodney Wallace był na poziomie Gorana Relicza, albo czy Michał Materla był na poziomie Cassio Barbozy. No nie możemy tego porównać. Pewnie wiemy, który ma lepsze umiejętności, ale w bezpośrednim starciu nie da rady tego wytypować w jasny i klarowny sposób. Jest to piekielnie ciężkie, trudne i można powiedzieć nawet niemożliwe. No są i różne kategorie. Zawodnicy z różnych kategorii schodzą, z różnych zbijają, różnie ważą potem podczas walki. Jest to bardzo zagmatwane, żeby móc tu szukać jakiegoś pomysłu na to, jak ta walka może się zakończyć. Faworytem, jeżeli chodzi o wachlarz umiejętności, z pewnością są one po stronie Mameda Khalidowa. No, myślę, że jednak jego parter, może on nie jeździ na zawody ADCC i nie ma worka z medalami, ale i tak w swojej kategorii wagowej prawdopodobnie jest czołówką, jeśli chodzi o grę parterową. Myślę, że tej grze parterowej tak naprawdę też nie musimy specjalnie mówić. Są świetni, a do tego parteru prawdopodobnie moim zdaniem w ogóle nie dojdzie, ponieważ panowie najlepsi są z pleców, a nikt nie, do takiej pozycji nie dąży, a i oba się jednocześnie nie położą na tych plecach i nie będą siebie zapraszać do tego parteru. Walka moim zdaniem rozegra się całkowicie w stójce, ewentualnie w jakimś kliczu pod siatką, który jeśli komuś się przyda, to tylko i wyłącznie Tomkowi. I tyle. Bardzo to dość proste się wydaje, znaczy nie można dać Mamedowi pola. Im więcej dajesz mu czasu w dystansie, tym większa szansa na to, że zaraz pocałujesz deski. W przypadku Tomka jest to chaos kontrolowany, efektywność, nieszablonowość, przerażające się często w efektowność, co pokazał w walce z Chorwatem. W tym wypadku jest to bardzo trudna walka do wytypowania i granicząca tak naprawdę na... No to jakby rzut monetą troszeczkę, no i może tak być, tak jak ty, Marta, powiedziałaś, że ta moneta może stanąć po prostu na skraju skały i to równiutko na środku kręcą się niczym w Incepcji. Nie wiem. Faworytem Mamet z oczywistych względów dłużej panuje w KSW, odbył już walkę champion versus champion na swoją korzyść, która nie była dla niego łatwa. Niemniej jednak uważam, że jeżeli kiedyś trafić Mameda, to właśnie teraz i właśnie w wyższej kategorii. I nikt nie mówi, że w niższej byłoby łatwiej. Nie było łatwiej, jak widzieliśmy. Mamet będzie walczył, waży teraz 94-95 kilo, zostało mu 2-3 kilo do zbicia. Tak naprawdę zrobi to dzień przed. Zrobi to dokładnie w czwartek wieczorem i jest diety nawet tylko z wody. Po prostu żaden wysiłek wielki. Pamiętajmy, że Kuba Maurycz stoi za Mamedem Khalidowem, więc to będzie po prostu błahostka, tak jak wziąć prysznic. Dla Tomka dodatkowy kilogram będzie robił problem, na pewno, ale doskonale to wplótł w cały system przygotowań i myślę, że z tym nie będzie problemu. Waga będzie zrobiona, a w trakcie walki będzie około 100-102 kg, więc spora przewaga, przynajmniej 7-8 kg nad Mamedem, która będzie dawała znać w stójce i w klinczu, dlatego Mamed z pewnością będzie unikał obu płaszczyzn i będzie starał się to po prostu zrobić po swojemu, czyli zaczarować i trafić. W ten sposób kończąc rywala.
jak będzie się cofał, będzie uciekał, a Tomek będzie napierał, a powinien napierać, bo to jest najlepsza szansa na to, aby wygrać z Mamedem, to po prostu go stłamsi z większym zasięgiem ramion, będzie mu łatwiej to robić, nie narażając się na kontrę. Moim zdaniem, gdybym widział zawodnika A i zawodnika B, który i po prostu nie zna nazwisk i widział tylko dwóch zawodników, którzy mierzą się w catchweightie do 92 kg, będąc mistrzami kategorii półciężkiej i średniej, w ciemno typuję zawodnika kategorii półciężkiej. Jeżeli miałbym, ktoś mi kazał wytypować walkę Roberta Whittakera z Danielem Cormierem, to stawiam domy na Daniela Cormiera. Tu sytuacja nie jest taka oczywista. Wydaje mi się, że jakby zapomnieć o tym wszystkim, co panowie osiągnęli, no to Tomek jest faworytem, ale ten geniusz i ta wirtuozeria Mameda nie pozwala dać takiego jasnego typu. Moim zdaniem faworytem jest Mamed i na niego postawię, ale to bardziej jest takie... Bardziej mam z tyłu głowy tą jego po prostu aurę magika i tylko dlatego. Natomiast zupełnie nie będę zaskoczony, jeżeli Tomek z Mamedem wygra. I taki jest mój typ. W ten sposób kończymy to typowanie. Dziękuję naszym słuchaczom za przesłuchanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Nagrywałem niestety dzisiaj i prowadziłem ten podcast z telefonu, co sprawiło, że pewnie nie będzie to krystaliczna jakość, mam nadzieję, że przynajmniej akceptowalna i nie za bardzo nas zjedziecie w komentarzach. Bardzo bym prosił, żebyście również subskrybowali nasz kanał, dali łapkę w górę, jeżeli się podobało, a w komentarzu napisali wasze typy na tę galę. I tutaj taka niespodzianka. Dla osób, które wytypują najbliżej, najbardziej poprawnie całą galę, będą najbliżej podania prawidłowych typów na 9 walk. Podawali się również nokauty, poddania, bo być może mamy kilku mistrzów od typowań. Wylosujemy nagrody niespodzianki, także bądźcie gotowi. Nagrody niespodzianki oczywiście od naszego partnera marki Lione. Także na to bądźcie gotowi, więc piszcie w komentarzach. Ja to będę oczywiście wszystko osobiście sprawdzał, jak to wam się udało i na najpóźniej w środę po gali ogłosimy zwycięzcę. Subskrybujcie nas, sprawdzajcie nasz Facebook, wchodźcie na stronę, będzie serwis specjalny poświęcony KSW42, ekipa wyjeżdża już w czwartek robić dla was materiały, wywiady i materiały z media treningu już są, pojawiają się sukcesywnie na naszym kanale na YouTube. Zapraszam również na Twitter. Zapraszam również nasz Instagram, gdzie najnowsze wieści o wywiadach i nie tylko. Śledźcie nasz Insta Stories. Prowadzącym byłem ja, Olkiewicz Mariusz. To było typowanie KSW42 MMA Tonight. Serdecznie was pozdrawiam, a moimi gośćmi byli Michał Malinowski i Martyna Celuch. Trzymajcie się, do usłyszenia. Piona.